My mówimy tak, przede wszystkim i na to kierujemy, bo to oprócz samych teoretycznych rozwiązań te pieniądze są potrzebne, bo najpiękniejsza idea upadnie, jeżeli nie będzie pieniędzy. My mówimy tak, ten budżet już dzisiejszy, który był na infrastrukturę przede wszystkim, ale także na to inwestowanie, zawsze mówię, w nasze głowy, w nasze umysły i nie tylko przecież, zmieniał sytuację nie tylko dużych miast, zmieniał również sytuację mniejszych ośrodków, także obszarów wiejskich. One też się przecież pięknie, pięknie rozwijają. I kolejny budżet jest znowu tak kierowany z tym dużym naciskiem, aby poza tym, że inwestujemy w aglomeracje, w duże miasta, również inwestować w pozostałe obszary, które są bardzo istotne, bo dzięki temu, jeżeli będziemy mogli skorzystać w jakimś rozsądnym czasie dojazdu z tych wszystkich podstawowych dóbr, z których korzystamy, to wówczas nie będzie konieczna ta tendencja stała, aby z mniejszego ośrodka uciekać do ośrodka większego.